Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Dalej poszukuję śladów. Nadal ich nie znalazłem. Nadal nie wiem, co my tu mamy zrobić. No musimy poszukać tych śladów, ale najgorsze jest to, że te ślady po prostu giną. Ich nie ma. I te ślady po prostu się rozpływają w powietrzu. Widzieliśmy tu jakiegoś typa. Ale nic nam to nie dało. Nic, a nic nam to nie dało. Naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Tych śladów tu nigdzie indziej nie ma. Po prostu nie ma. Te ślady się po prostu urywają. No to były przed chwilą jeszcze ślady, już ich nie ma. Co tu się od Janie Pawła? O, jest jakiś ślad, to jest ten trup. O, że niby tędy? Widzimy jakieś duchy przeszłości? Spoko, luz, to nie ma problemu, tylko... No tylko wydawało mi się, że jeżeli te ślady gdzieś prowadzą, to gdzieś kurwa muszą być, prawda? Tu? Naprawdę ja tych śladów żadnych nie widzę. Mówcie co chcecie, ale śladów kurde nie widzę. Śladam nawet po takich ciemniejszych zaułkach. Au. Wypierdalaj. Pedale jebane. O Jezu, przepraszam. Chodziło mi o rowerowy. O. Bla, 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 nic tam nie było, nic nie słyszeliście. Naprawdę to jest to? No to ja już nie wiem. Naprawdę kurde nie wiem. Gdzie te człowieki mogą być, to ja naprawdę już nie wiem. Rób. Dużo alkoholu, dużo sideł. No dobra, ale nadal nie widzę śladów. Gdzie są te ślady? No tutaj gdzieś prowadziły, no ale ich nie ma. Czemu gra utrudnia aż tak bardzo? Ja rozumiem, że nie prowadzi za rączkę, ale no kurwa, no dajcie ślady, które tutaj są zajebiste, a tu już żadnych nie ma, nic, zero, nawet zarysowania, nic. Dajcie jakiegoś kurwa duszka, który idzie i tyle. No kurwa, no to już umieramy raczej. Powiedzcie mi, że to jest kurwa normalne, to nie jest normalne. Głowa mamy amunicję. To jeden magazynek. Tu nic nie ma. Jest jakieś wejście i tylko to, ale tu nic innego nie ma. Kurwa, ja nie wiem jak ja mam znaleźć tych ludzi. To jest dopiero 4 minuty nagrania. Kurwa, chciałem już to zakończyć, no. Nie mogę, bo gra utrudnia mi życie. Stanowski, wychodź. To nie był Stanowski. Ale Chityna przynajmniej. Ja ją przyjrzyj się. W środku chyba coś pływa. Błona wygląda dość cienką, mógłbym ją czymś przekuć albo przebić. Zarodek. Brak mi sobie pomógł. Świetnie. Wypierdol to mięso. Czternasta godzina już, kurwa, ja nadal nie wiem, co ja mam robić, no. Trup. Masa trupów, ale nie widzę żadnego przejścia, nic z tych rzeczy, no. No irytujące jest to, naprawdę jest to irytujące, bo... Wiesz, że gra, no ja rozumiem, tłumaczy, że jest trudna i tak dalej, ale... Ale bez przesady. Pierdalaj. Chuju.
Chuj. I ty miałeś być mobem, który chodzi po ziemi. Znaczy po wodzie, a nie po ziemi. No świetnie, jeszcze umrzemy tu zaraz. Ale zajebista kurwa przygoda, chuj wam w dupę. Piętnasta czternaście. Tu ich nie ma. Jest jakaś skrzynia, ale chyba byliśmy w niej. No tu ich kurde nie ma. I do nocki nie znajdę tego, to przysięgam, że się rozłączę z nagrywania. Będę kurwa szukał, dopóki nie znajdę. Bo naprawdę nie wiem, gdzie to może być. Żadnych śladów, nic, zero. Gra nas po prostu wali w jajo, totalnie w jajo. Jak naprawdę na początku Dark Wood mi się bardzo podobał. I ja naprawdę nie mówię, że to jest zła gra, bo nie jest zła, jest bardzo fajna. Tak z bagnami, kurwa, no przeginają trochę. Trochę przeginają. A już z tym zjebanym questem to już w ogóle przeginają totalnie. Chyba, że jestem ślepy, kurwa, i głupi. To wtedy przepraszam. Może winą jest to, że... Nie wiem, nie używam, kurwa, czegoś? Tu jest wrak. Co to jest? Kurwa jest. Że nie miał podjęcia mi wrak, znajduje się chyba jakieś przejście. No to nie przejdę. Deszcz zaczął napierdzielać nawet tu. A tu. Obozowisko. O kurwa, brawo. Nie płacz. Kupię ci kredki. Już niedługo będę. Jestem blisko. To chyba doktor. Odejdź, odejdź, słyszysz? O kurde. Zostaw mnie w spokoju. Ona mnie potrzebuje. Au. Jaki ty szybki. Au. Kurwa, kurwa, kurwa. Won. Nie użyję na tobie broni. Pierdzielej. Figurka. Przyjrzyj się. Głowa statuetki oblepiona jest błotem. Kiedy obracamy w słońcu, coś mi błyszczy. Ktoś wcisnął w mnie połyskujący kamień. Wyjmij kamień. Na pochybel. Wyjmuję kamień. Zostaw to. Kurde, i weź tu. Dobra, bo jest 18. Kurde. Zjedz pigułkę i spierdzielamy stąd. Nie wyrobię się. Nie ma szans. Jest za daleko. To jest za daleko. Dobra, ale chyba znaleźliśmy przejście przynajmniej.
Muszę tą nockę musiała tu nastać. Kurde, faja. Biegnij, 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 biegnij. No rozdążymy chyba. Już wiem przynajmniej, gdzie teraz szukać wejścia. Wiem, 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 wiem. Wiesz mi, że ja doskonale o tym wiem. No chyba ujebaliśmy doktora w takim razie. Nasta godzina. Nie wiem, czy zdążymy. Teraz już zaczynam powątpiewać jednak. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Niedaleko. Gorsze jest to, że go nie widzę. Dobra, jest studio. Napijemy się i spierdzielamy. Włączamy szybko generator. Dobra, udało się. Jesteśmy, żyjemy. Kurde, żyjemy. Żyjemy. No, barykaduj. I ty na w sumie na razie może poczekać. Dobra. Jesteśmy gotowi na nockę, tylko tak, to jeszcze szybko zmieniamy, bierzemy karabinek. Taśmę jest potrzebna, alkohol też nie. Mięso sprzedamy. Kamienie to nie wiem, po co w ogóle brałem, ale spoko. Dobra, i to by było na tyle. Możemy zrobić pancerz, możemy zrobić pancerz. Pancerza nigdzie nie widziałem, więc luz. Dobra. I czekamy. Czekamy. Przez ten czas akurat jeszcze nos wydmucham. Oj, dzięki ci, panie, za możliwość wyciszenia mikrofonu. Oj, dzięki, dzięki. Padło. Oho. Trochę tego będzie. Bym też wpadł. No, coś przestało ich, kurde, to zabijać? Uwolnił się. Ja nie zauważył. Chyba mi zauważył, no pewnie, że mi zauważył. Jeszcze się wjebałem. Ja pierdolę, naprawdę. Nie mogę przejścia zaznaczyć.
Więcej was matka w domu nie miała. Kurde, chcę zebrać to. Nie mogę zebrać. Dobra, mogę zebrać złom. No tak, pewnie. Niech mi to jeszcze wyleci. Kurwa, mam za łatwo. Mam za łatwo. Nie mogę tego zebrać. Tam barykady rozwalili. Nie wiem, jak zmienić. Przeszukaj. Tak się nie da. Barykada szybko. Ile ich tam jest? Ja pierdzielę. Od groma. Gra chce nas wykończyć, ewidentnie. Jezus, przeżyliśmy, ale kurwa ledwo. Dzień 28. No widzieliście wy to? To był kurwa Saigon. 3 pułapki. 4 pułapki, 5 pułapek, już kilka zebrałem nawet. No Saigon. To co się stało tej nocy, to był Saigon. To nawet nie był Saigon, to kurwa był Mortal Kombat, no. To tędy teraz nie wleźli w ogóle. Co tu się kurwa działo? Co tu się działo? Nie chcę tego. Co tu się działo, to ja nie wiem. Kurde, żeby aż tak? Żeby aż tak nas tu próbować zabić? Naprawdę niewiele zabrakło. Dobra, chcę jeszcze to. No Saigon, Saigon, naprawdę Saigon. Część nam rozjebali, wszystko nam rozpieprzyli. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, to nawet nie musimy tego zmieniać, bo to i tak nie ma sensu. To i tak nie ma sensu. Już myślałem, że tu umrę za chwilę, naprawdę. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało zrobić. Mam tylko jeden pocisk, czy jeden magazynek. Aj. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, złom też tu jest. No, od razu sobie zróbmy te pułapki, bo to naprawdę z tych pułapek to jest źle. Duża ilość pułapek. Dobra. Łopatę możemy odstawić, zarodek możemy sprzedać. Tak, tak. Też możemy. Dobra, porozstawiajmy to, bo odmówię. No to jest Saigon. To jest kurwa Saigon. To jest mało powiedziane, że to jest Saigon. Może byśmy się jakoś tak porozstawiali to z tymi butlami, żeby zbytnio przejść nie mogli. Może właśnie nie warto tutaj stawiać tych pułapek. Tylko bardziej tu. Tak jak o tu na przykład, o ile się zielone zrobi, no właśnie. I nawet jak będą te dziady pchały, to i tak zbytnio im się to nie uda.
Podnieś. Butle na trójkę. No, kurwa, naprawdę. Jezu, to jest głupie. To jest głupie zrobione. Jak chce szybko, ale nie może szybko. To jest głupie. Mam nadzieję, że to, co my tam patrzyliśmy jako... No niby to przejście. I zabiliśmy doktora. Mam nadzieję, że to będzie po prostu już to przejście. Zabijemy, odzyskamy tego chłopca i będzie spokój. Święty kurwa. Święty kurwa spokój. Mamy gwoździe. Gwoździe zostały tu. Jak z tymi gwoździami stoimy? Dobra, z gwoździami stoimy spoko. Okej, to jeszcze im sprzedamy zarodek. Coś mi będzie potrzebne? Chyba nie. Nie, to już mamy na luzie. Potwierdź. Tu jedna pułapka na pewno przejdzie. No naprawdę skopali nam dupsko. Na szczęście przeżyliśmy. Zabili go i uciekł. To też możemy schować. Dobra. Pilsy sobie uzupełnijmy. 27 minut nagrania, no jeszcze zdążymy. Zdążymy. Kurwa! Niech cię chuj jasny strzeli. Krew nagła zaleje. Kurwa mać! Pierdziele. Gdzie ten złom wpakowałem? Cały zużyliśmy? Naprawdę? No chyba sobie jaja robicie. Raz trzy łopaty, to ja sprzedam. Bo nie, zostawię tu. Nie no kurwa, to jest kurwa Saigon, to jest, no. Nie mogę. To jest po prostu kurwa niesprawiedliwe. Listę pod czwórką możemy wziąć. Lecimy. Nikt zgadnę. Znów nam wyleci kurwa jakiś grzybol. Prawda? Czy wziąłem latarkę? Wziąłem latarkę. Lecimy dalej. No wiem, że to może ten gameplay się robi już taki bardziej... że chcę to skończyć, ale faktycznie chciałbym zacząć już coś innego, bo wiecie, co innego jest, jak sobie sami gracie, tak na luzie i tak dalej, to jest zupełnie co innego niż taki gameplay na żywo. To oczywiście tak, nie przejdziesz tędy. Oj, ty gąganie. No tak. Mam nadzieję, że ty tędy nie przejdziesz. Złodupcu jeden. A mu zwialiśmy. No nie chcę amunicji na razie marnować na niego, w szczególności, że nie wiadomo, gdzie my tam dotrzemy. Nas tu chyba nie było. Ja mam wrażenie. Tam jest skrzynia. Tam już nie wiem. Kurwa. Dobra. Już, bez przeklinania. Spokojnie, uspokój się, Shiro. Uspokój się, ja wiem, że ty już masz dość troszeczkę tych bagien, bo to jest napierdolone tego gówna. Jezu, przeknąłeś. Czy ja? A właśnie. Widzę, że nie dostaliśmy żadnej informacji zwrotnej. No to od tego wszystkiego. Jak ja tego nie zauważyłem? Kurwa, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem, jak ja tego nie zauważyłem. Możemy już sobie te piguły wywalić. Może grzybki.
teraz coś widzimy, cokolwiek. Trochę na pałę tu razem. Nie ma przejścia żadnego. O, mogłem przeszukać. No dzięki grosz dopiero kurwa teraz. Kijek biorę, mapa. Wymięta mapa. Notatka doktora. Dodatka pierwsza. Skurwiel pokazał mi, gdzie jest wyjście. Wreszcie. Wejście za szafą. Byłem tu. Byłem w tej chacie. Stąd dochodził głos. Nie myliłem się. Wejście było za szafą. Jak mogłem to przeoczyć? Tunel. Te wiejskie przygłupy najchętniej by mną las nakarmiły, a mimo to nie potrafiłem zamknąć tych jebanych drzwi w podziemiach. Dosyć by cierpieli. Niestety, teraz muszę uważać na szczura. Pójdzie za mną. Będzie węszyć gnida. Jestem tego pewien. Powinienem był go zabić, gdy leżał bezbronny w wagonie. Brudziec? Notatka doktora numer 2. Mokradła. Miałem nadzieję, że ta pieprzona, zatęchła nora zaprowadzi mnie do wyjścia. Niestety. Korzenie przebiły ściany tunelu i zablokowały przejście. Czuję jednak, że jestem bliżej. Słyszę ją wyraźniej. Kryjówka szczurów. Szukałem chałupę. Znalazłem jakieś dziwaczne urządzenie podłączone do pieca. Miejscowi nie używają takiego sprzętu. Jestem pewien, że to kryjówka szczurów. Oprócz pieca znalazłem zepsutą sprężarkę. Wygląda na to, że używają butli tlenowych podczas wędrówek przez las. Muszę jak najszybciej opuścić ten dom. Klisze. Notatka lektora numer 3. Szepty. Szepty w radiu. Szepty w mojej głowie. Głośniejsze niż zazwyczaj. Czuję, że jestem blisko. Widziałem go. Wrócił do siebie. Zrobiłem zdjęcie skurwysynowi. Wioska. Pamiętam to miejsce jak przez mgłę. Nie byłem tu od lat. Wszystko jest zalane wodą i zarośnięte. Kojarzę jednak kapliczkę i chałupy. Przyjeżdżałem tu kiedyś leczyć. Drzewo w wiosce musiało wyrosnąć nie później jak 5 lat temu, gdy las odgrodził mnie od tego miejsca. Numer 4. Słyszę twój płacz, ale nie wiem skąd dochodzi. Powiedz mi gdzie iść. Nie płacz, jestem blisko. Nie płacz już, jestem blisko. Jesteś za drzewami? O kurwa. To tu. Nie wiem, drzewa śpiewają. A może płaczą. Tarczy. Kombajna. To spadlina. To chuj. Nie, to chyba, przepraszam. Nie rozumiem tego już. Jakiś byle gówno zrobił. A gisko możemy szukać? Nie. Co tutaj się dzieje? Oczywiście to pewnie nie tu. No ja pierdzielę, no nie mówcie. Chyba, że jak go zabiliśmy, to już questa wykonaliśmy. No mam nadzieję, że tak będzie. Bo jak to nie będzie, to się wkurzę. Mocno się wkurzę. Dobra, idziemy jeszcze raz do tej baby starej. Stara babo, jak kurde powiesz, że to nie ten, zirytuje. Mocno. Mocno się zirytuje. Brane grzyby, no ciekawe, chyba przez moją dupę. No i jak? Jakie wieści? Uporałeś się z tym łasym motłochem, co czeka na moje życie? Przytaknij. Troszkę uśmiecha się szeroko, odkrywając swoje białe, bezzębne dziąsła. Trudem pochyla się na fotelu i łapie mnie za dłoń z serdecznością. Czuję, jak z jej ręki sączy się biała maść o zapachu grzybów.
Dobry z ciebie człowiek, synek. Kobieta wyjmuje z kieszeni swojej spódnicy mały kluczyk. Masz, zabierz małego do rodziny. Tam pewnie będzie bezpieczniejszy. I wróć tu jutro, zrobię ci piękny prezent za fatygę. Pokaż przedmiot. Opakowanie papierosów. Rozdarta pusta paczka papierosów? Następnym razem to całą przynieś. Kobieta przygląda się rysunkowi na opakowaniu. To nasz kamieniołom? Ten co jest w południowej części mokradeł. Kamieniołom? Zdjęcie drogi. To już chyba pytaliśmy. Pokaż przedmiot. Zakrwawiony kamień. Tak, to kamień. Pewnie dobre tu są, bo niedaleko kamieniołom. Tyle, że las go już pewnie dawno pochłonął. Znajdował się w południowej części mokradę. A po co ty mi go pokazujesz? Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Widzimy się już w następnym odcinku. Ja zaczynam oczywiście grać. I mam nadzieję, że to skończę. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej.